Witam bardzo serdecznie w grze 3D Muehle na Amstrada. Gra nie wiadomo przez kogo napisana, nie wiadomo w którym roku. No nic, zobaczmy o co tu chodzi. Wciskamy spację. No i mamy tutaj oczywiście jakąś informację, ale generalnie jest to po prostu taki trójwymiarowy klon, kółko i krzyżyk. Z tym, że tutaj trzeba w poziomie, w pionie i po skosie ustawić cztery własne pionki. Więc tutaj jest, czy chcę zagrać jako pierwszy? Oczywiście, że tak. Pojawia się. Wcisnąłem chyba nie. Więc jak wcisnąłem nie, no to niestety zaczyna komputer. Teraz ja będę tutaj wprowadzał swoje dane. Czyli wybieramy w taki sposób. Od góry mamy 1, 2, 3, 4, czyli poszczególne platformy. Potem wybieramy to, co jest. Wybieramy wiersze, potem kolumny. Więc na przykład, jakbym chciał tutaj, gdzie jest ten biały postawiony przez przeciwnika pionek, to ja ustawię na samym dole. Więc żeby to zrobić, to muszę dać 4, 4, 4. 4 jako platforma, 4, czwarty wiersz, czwarta kolumna. W ten sposób i tutaj właśnie już wypełniam swoim kolorem, który jest akurat niebieski. No i zobaczmy, co się będzie dalej działo. Oczywiście komputer wymaga niestety czasu na przemyślenie, a i tak prawdopodobnie wygra, no bo przeważnie tak się dzieje. Więc ja dam teraz 4, 1, 1. Będę mu robił odbicie lustrzane. Zobaczymy, na ile to mi się sprawdzi. O ile w ogóle się sprawdzi. Więc zobaczymy. Przeważnie przegrywam w tą grę z komputerem, chociaż kilka razy nie powiem, ale udało mi się zwyciężyć. Dobra, teraz wezmę w pierwszej platformie, ustawię, no tylko jak on ma pierwszy ruch, to zawsze ma nieco przewagi, ale ustawię to mu 1, 1, 4, 1, 1, 4, proszę bardzo. No i cóż zrobisz dalej? No pewnie mnie załatwi, bo to jak zwykle on ma takie możliwości, które wspaniale załatwiają przeciwników. Tak, teraz ustawił w tym miejscu. Więc on już tutaj próbuje mi przeatakować pod kątem. Więc ja muszę dać 3, 1, 3. 3, 1, 3, aby zablokować mu tego typu możliwość. I teraz czekamy na jego ruch. Teraz postawił tu, czyli chce mnie wziąć pod tym kątem, więc ja muszę dać 2, 3, 4. 2, 3, 4. Proszę bardzo. Cyk. Bo pod tym kątem chciał mnie tutaj załatwić. O, też przy okazji mi się odkrywają pewne, będą odkrywać pewne możliwości. No, zobaczymy. Teraz postawił w tym miejscu, więc tutaj muszę uważać, bo on chce zadziałać pod dwoma kątami prawdopodobnie. Więc jak mu się to uda, ten manewr, no to będzie po mnie. Więc ja może bym tutaj mu przyblokował to w 2-3-2. 2-3-2. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czyli tutaj mu już przyblokowałem w tym miejscu. I co zrobi Łun? Tak, no chyba se żarty stroi.
Więc dobra, tutaj będzie 1, 3, 3. Chyba, że się pomylę. No to wtedy też ma szansę wygrać. Dobra. Tutaj jest szansa, żebym wygrał, ale on na razie atakuje, więc muszę go blokować. 1, 3, 1. 3, 1. Dobra. No, czekam na jego posunięcie. Teraz tutaj w tym miejscu, no to wiadomo, że muszę to zablokować, bo nie mam innej rady. 1, 4, 3. Dobra. Fajnie wypełnia ta górna platforma. No ciekawy pacjent. dobra. To będzie 1, 3, 2. Okej, teraz tam mnie będzie musiał blokować. A ja się muszę teraz zastanowić. Tak, tu mnie zablokował. Teraz ja się muszę zastanowić, gdzie by go przeatakować. Jak tu postawi, to jeszcze nic mi złego nie zrobi. Bo mogę mu tutaj zrobić taką pułapkę offside'ową. Chociaż nie wiem, czy on akurat tego nie zauważy. Ale może to zauważyć. Jak znam komputerowego grata, no to on prawdopodobnie to zauważy. Spróbuję dać. Muszę tutaj popatrzeć, czy on czasem jakiegoś tutaj nie ma. Spróbuję dać to w tym momencie. Dobra, dam to w miejsce. 3, 3, 3. Nie 4, tylko 3. Tu. On mi tutaj będzie musiał albo mi zablokuje, albo coś wykombinuje innego. Uwaga, on dał tu i robi, będzie robił na mnie pułapkę offside'ową. I chyba teraz przegra. Chyba, że ma już wygraną gdzieś, ale nie widzę, żebym miał tutaj coś wygranego. Więc ja teraz dam 4, 3, 3. Tak. 4, 3, 3. I przegrał już. Bo mam dwie możliwości na dole i tu w pionie mam jeszcze. Więc on gdzieś będzie musiał zablokować. Właśnie, tutaj mi zablokował, ale ja teraz mam rozwiązanie na samym dole. Czyli 4, 2, 2. 4, 2, 2. I tak się załatwiło pięknie zawodnika. No właśnie, i gra jest napisana w Basicu, więc można ją wylistować. Tak wygląda listing tego programu. No, nawet jest dość długi, jak widać.
Oj, to jest wszystko, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amstrada.